coraz bliżej przebudowy następnego odcinka ulicy Batorego. Pierwszy będzie lepiej widoczny. Afera Słonecznikowa. Niech dziubają, ale nie do swojej kieszeni. Życie, czas, start. Mówi się o tym wygnaniu wewnętrznym i tutaj mówi, wskazuje się na ludzi starszych, nieraz dzieci. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Ruszył przetarg na przeprowadzenie prac między rondem przy trasie północnej, a wylotem z miasta w kierunku Łężycy. Prace mają się tam zacząć na przełomie kwietnia i maja. Trwają też przygotowania do budowy nowego ronda, które ma powstać na skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wojska Polskiego i Zacisza. Dobre, z 1,5 kg. 1,5 kg na biurku i cały karton w korytarzu. Tak wygląda dokumentacja przygotowana dla wykonawcy przebudowy następnego odcinka ulicy Batorego. Tu jest do zrobienia kawałek między ronda trasy północnej do zjazdu do Oszon, tak? Bo to jest zniszczone i niewyremontowane. Od lat na remont czeka ten odcinek od ronda Batorego do wyjazdu z miasta w kierunku Łężycy. I posuwamy się już w kierunku do Łężycy. Ten odcinek ma być jak nowy do końca września. Został ogłoszony przetarg, składanie ofert jest do 4 kwietnia. W tymże dniu nastąpi otwarcie tych ofert, ich weryfikacja i ewentualne wyłonienie wykonawcy realizacji tego odcinka. Dzisiaj to bardzo niebezpieczny odcinek z ciemnymi po zmroku przejściami dla pieszych. Wiemy, że te przejścia doświetlone powodują to, że ten pieszy jest dużo lepiej widoczny. Oprócz odnowienia drogi i budowy ścieżki rowerowej, to będzie najważniejsza zmiana. Patrząc tutaj na ten pierwszy, taki bardzo newralgiczny odcinek, na którym ostatnio mieliśmy nieszczęśliwy wypadek, trzy przejścia dla pieszych, przede wszystkim doświetlone, to już jest taki element, który spowoduje to, że ten pieszy będzie lepiej widoczny. Dodatkowo na całym odcinku oświetlenie, ścieżka rowerowa i chodnik. Zmieni się też geometria tego miejsca. Na skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego, Wyszyńskiego i Zacisza powstanie kolejne w Zielonej Górze rondo. Ma zapobiegać wypadkom i kolizjom. Widziałam jak dziewczyna leciała w bok. Ja serce bolało. Piesza szła, ale jakiegoś kierowca się zagapił i tak się stało. Na rondzie będą dwa pasy ruchu, powstaną też dwa prawoskręty. Mieliśmy problem z tym obiektem zabytkowym, który znajduje się bezpośrednio przy ulicy Wojska Polskiego i tutaj w związku z brakiem możliwości wyburzenia części tego obiektu musieliśmy się dopasować do istniejącego terenu. Ostatecznie prawoskręty będą prowadziły kierowców z Wojska Polskiego w Zacisze i od strony Uniwersytetu w kierunku ulicy Wyszyńskiego. Olbrzymie koszty po pierwsze, a po drugie, jeśli są już światła i ktoś przestrzega, to niepotrzebne jest powiedzmy rondo, no. Trwa szacowanie kosztów budowy ronda. No to ja bym tam liczył zdyszkę spokojnie. Po ich oszacowaniu zacznie się szukanie pieniędzy w budżecie centralnym na wsparcie budowy nowego, ważnego skrzyżowania. Władze klubu Sparfa Lubas zasiały w kibicach ziarno niepokoju. Od tego sezonu nie można już bezkarnie dłubać słonecznika na stadionie. Sporne ziarna co prawda można będzie wnieść na mecz, ale rzucanie łupinek czy plucie już nie przejdzie. Za karę będzie można nawet zostać wyprowadzonym ze stadionu. Ziarnko do ziarnka i zbierze się góra śmieci, której posprzątanie kosztuje nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Stąd decyzja władz klubu Sparfa Lubas o zakazie plucia i rzucania łupinek słonecznika na ziemię. Zasada sama plucia jest może i do wyeliminowania, ale słonecznik w zasadzie nie powinien być. Zdaniem kibiców być musi, ale zdaniem klubu powinien towarzyszyć mu kubek na łupinki. Na całym świecie to działa. Dlaczego nie ma działać w Zielonej Górze? Wystarczy mieć kubek, wystarczy mieć worek i napluć do czegoś w sposób cywilizowany, a nie pluć wokół siebie na znajomych, na kibiców rząd bliżej czy pod siebie. Podobny zakaz obowiązuje już na stadionie Zagłębia Lubin czy w Rzeszowie. U nas wchodzi od tego sezonu. Za śmiecenie można nawet zostać wyprowadzonym z meczu. Teraz się powinno być, moim zdaniem. No bo tak nie było, trzeba śmiecać w ogóle, bo to właśnie są śmieci, to już wiadomo, nie? Bo to jak właśnie to jest kultura osobista, innym słowem, jak idziesz kibicować, to idziesz kibicować, a nie jeżdżę tam słonecznik ani dziubać jeszcze, nie? Niech dziubają, ale niech do swojej kieszeni słonecznik wprawiają, nie? W niektórych kibicach klub swoją decyzją zasiał jednak ziarnko niepokoju. Myślę, że to jest trochę niewygodne. Przynajmniej tak mi się wydaje, bo ja tam, jak jeszcze nie było tego zakazu, zawsze dziubałam w sumie.
Bezkarnie podziubać i spuentować rytualnym splunięciem będzie można wyłącznie na tym sektorze. Chyba, że komuś to nie przeszkadza, no to do dyspozycji będzie Trybuna H, gdzie zostawimy ten słonecznik pod nogami. Jeżeli ktoś ma ochotę siedzieć na słoneczniku, to proszę bardzo. Wygląda na to, że w tym sezonie handlowcy zbiją fortunę na kubkach. Pieniądze zwrócone, prawie 3000 zł znalezione przez jedną z zielonogórskich dziennikarek, wróciły do właścicielki. Kobieta odebrała je z komendy miejskiej policji po 2 dniach od zgubienia. To był utarg, który zarobiła 2 dni wcześniej, a potem zgubiła w czasie powrotu do domu. To jest coś, co warto podkreślić i warto o tym mówić. Mieszkanka Zielonej Góry znalazła na ulicy jednego z osiedli niemal 3000 zł w gotówce. Przyniosła te pieniądze do Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Za Państwa pośrednictwem podaliśmy komunikat o tym, że osoba, która zgubiła, może te pieniądze odebrać w komendzie. Zgłosiła się po 2 dniach, zgłosiła się pani, która rzeczywiście zgubiła taką kwotę, opisała szczegółowo wszystkie banknoty oraz miejsce, gdzie to się mogło wydarzyć. Także wiarygodność została potwierdzona tej osoby. Okazało się, że był to utarg ze sklepu, który niosła ta pani w torebce i po prostu jej wypadł podczas wysiadania z samochodu. Ta osoba, która zwróciła te pieniądze, nie chce tutaj podawać swojego nazwiska, ale zgodziła się na to, żeby powiedzieć, że jest to pani redaktor z zielonogórskiego Radia SK. Jutro w Zielonej Górze już po raz 9 rusza Festiwal Życia. To impreza, która ma promować radość z funkcjonowania w rodzinie i pomagać w osiąganiu szczęścia z własnego życia. Jak co roku głównym punktem festiwalu będzie Marsz dla Życia, który w niedzielę przejdzie ulicami miasta. Organizatorzy liczą na pobicie ubiegłorocznego wyniku frekwencji. W 2013 roku pochód zgromadził ponad 2000 osób. Robimy festiwal dlatego przede wszystkim, żeby wyzwolić w ludziach radość. Tej radości według organizatorów festiwalu w wielu rodzinach jest coraz mniej. Mówi się o tym wygnaniu wewnętrznym i tutaj wskazuje się na ludzi starszych, nieraz dzieci są zamknięte w sobie. To jest to wewnętrzne wygnanie, które staje się dużym zagrożeniem. Temu zagrożeniu mają przeciwdziałać takie imprezy jak 9. Festiwal Życia, organizowany w tym roku pod hasłem Kto w rodzinie, ten nie zginie. Na finał festiwalu już jak co roku Marsz dla Życia, który ma pokazywać radość z bycia częścią zdrowej, kochającej się rodziny. Marsz, który można powiedzieć, jest przepięknym, kolorowym korowodem, w którym małżonkowie wraz z dziećmi, poszczególne instytucje przychodzą, aby ucieszyć się, pokazać też światu, że są zdrowe rodziny. Marsz dopiero w niedzielę, od jutra w Zielonej Górze m.in. duchowa adopcja dziecka poczętego, koncerty i projekcje filmów, a także przedstawienie teatru kleryków ze wsparciem lubuskiego teatru Sztuka Światełko, która pokazuje rodzinne zakręty. Przedstawienie, które mówi o rodzinie, ale mówi również o pewnych zagrożeniach i o tym, co robimy, kiedy nie do końca jest fajnie. Tam padają takie właśnie, że mogłoby być fajnie, jakoś miało być fajnie, ale nie jest fajnie. Nie będę zdradzać szczegółów. Festiwal promuje też rodzinne spotkania małżeńskie, które mają pomagać w ratowaniu rodzin zagrożonych rozpadem. Spotkania prowadzą Mariola i Piotr Narowscy, którzy szczęśliwym małżeństwem są już od 37 lat i którzy z roku na rok widzą coraz większy kryzys w rodzinach. Na te spotkania przyjeżdża tak przeciętnie plus minus 15 par. Więc jak zaczynaliśmy, to statystycznie par z kryzysami przyjeżdżały 2-3. Szczegółowe informacje na temat festiwalu można znaleźć w każdej chwili na jego profilu na Facebooku. Legenda powraca, tym razem w klasycznym stylu. Piosenki Marka Grechuty będą ocalać od zapomnienia muzycy klasyczni i jazzowi. 8 lat po śmierci artysty usłyszymy jego największe przeboje pod dachem Filharmonii Zielonogórskiej. O szczegółach organizator koncertu Jakub Kotowski. Zapraszamy 2 kwietnia do Filharmonii na godzinę 19. Ja i moi koledzy z Nowej Soli, Darek Cetner, Robert Fleischer, kolega z Filharmonii Edward Pinuto na perkusji, no i tajemniczy głos Zbigniew Iłowski ze Wschowy. Zaprezentujemy Państwu koncert Grechuty. Piosenki z Grechuty, najbardziej znane. Ocalić od zapomnienia, nie do kazu.
nieoceniona, nie szuka niczego po kątach. Także to takie sztandarowe piosenki aranżacyjne jest bardzo zbliżone do aranżacji Anary, czyli Pawłuszkiewicza. Także tutaj oddamy jak najbardziej formalnie i stylistycznie to co Anawa wykonywała z Brykutą. Oczywiście wiadomo, jeżeli pojawia się Darek Cetner i ekipa z Nowej Soli, Jasiu Lewandowski, no to będzie troszeczkę polizane jazzem. Jeżeli Państwo pamiętają koncert Brychutu we Wschowie, no to będzie porównywalne widowisko i jeszcze ciekawsze. Całość będzie prowadził Sławomir Kozłowski. Scena lalkowa powraca do Lubuskiego Teatru. Najprawdopodobniej już od przyszłego sezonu artystycznego najmłodsi widzowie będą raczeni lalkowymi spektaklami co 2-3 miesiące. Większość aktorów naszego teatru jest wykształconych w tym kierunku, a w magazynach czekają kukły, lalki i pacynki, które przed laty gościły na scenie. Cześć dzieciaczki, jestem Zosia! Dyrektor Robert Czechowski w ramach ukłonu w stronę Haliny Lubicz, założycielki sceny lalkowej w Zielonej Górze, planuje powrót do przeszłości. Niemałe znaczenie przy podejmowaniu decyzji ma też obciążenie genetyczne. Tym mieczem Bolesław Chrobry zabił 4 smoki pod Zieloną Górą. Ja, ponieważ jestem synem lalkarzy z teatru Kacperek w Rzeszowie i ojcem wielu córek, więc jednym z moich marzeń od samego początku była idea wskrzeszenia właśnie tej sceny lalkowej dla dzieci. Scena została zlikwidowana w latach 90. Lubuski Teatr pokazuje średnio 2 bajki w sezonie. Gdyby plan wypalił, od przyszłego byłoby ich 8. Będą spektakle realizowane pacynkami, albo kukłami, albo marionetkami, albo teatrzyk cieni, albo teatr papierowy itd., itd. Tych gatunków jest sporo. Dodatkowo dyrekcja Lubuskiego Teatru jest tuż przed podpisaniem umowy z teatrem w Wałbrzychu, który gościnnie miałby pokazywać u nas swoje spektakle dla dzieci. I uwaga, tak aniołki wjeżdżają na prawdziwą scenę. Potencjalni widzowie już są zachwyceni, że w teatrze będzie można tyle zobaczyć. Duże lale. I sukienkę króla. Ubrania i lalki. A lubicie chodzić do teatru? Tak. Lubicie? Ja też lubię. Lwia część naszego zespołu aktorskiego to lalkarze, więc jesteśmy przygotowani. Jeżeli uda się sprzedać 2 obiekty przy ulicy Wyspiańskiego należące do teatru, jest szansa na kupno teatrobusu, a spektakle dla dzieci byłyby wystawiane również w mniejszych miejscowościach. To już wszystko w tym wydaniu Kroniki. Za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które zapraszam w imieniu Jana Ratajczaka, w imieniu całego zespołu redakcyjnego. Życzę Państwu udanego, spokojnego wieczoru. Do zobaczenia.